Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku Stu Point Hospital. I dzisiaj zaczynamy sobie od kolejnego szpitala, bo dwa są zaliczone na trzy gwiazdki i myślę, że no kurczę, tutaj tyle ludzi zaczyna już w to grać. No ładnie, trzy gwiazdki, trzy gwiazdki, trzy gwiazdki, dwie gwiazdki, trzy gwiazdki. No, my nie mamy jeszcze ani jednej. Dowiedz się więcej o rozwoju i szkoleniu personelu. I na to ja czekałam. Szkolenie personelu, kurczę. Tak się zastanawiałam przecież w poprzednich odcinkach, jak ich można szkolić, a to proszę. Dobra, aby wycisnąć jak najwięcej z członków naszego personelu, powinniśmy ich szkolić i awansować. Gdy któryś z nich nabierze wystarczająco dużo doświadczenia w danej dziedzinie oraz przejdzie szkolenie, będzie gotów do awansu. Awans zwiększa ich umiejętności i pozwoli nauczyć się nowej specjalizacji. Przy okazji może poprosić o podwyżkę. Przede wszystkim potrzebna nam będzie licencja szkoleniowa. Ministerstwo Zdrowia Two Point obiecało nam przyznanie licencji, jeśli pokażemy, że zależy nam na dobrym samopoczuciu personelu we Fluttering. No dobra, najpierw sobie oczywiście zapauzujemy grę. Zwiększ poziom szpitala, zatrudni personel, 55% morale personelu. Ej, no dobrze. Obiekty, przede wszystkim recepcja. Może dzisiaj, tak nietypowo, recepcję walniemy sobie gdzieś tutaj w rogu. Recepcja. Potrzebny jest tu pracownik, a konkretnie asystent. To my wiemy, to my wiemy. Weźmiemy sobie też ławkę w razie czego. Może nie tak na wejściu. Tak, tak się obracało. Oni sobie tu będą siedzieć. Tu będą mieli automat z przekąskami i z piciem. Koszyk jak najbardziej, niech sobie tu stoi, niech nikt tam nie włazi. Gaśnica w razie czego dostępna dla każdego. A na wejście damy środek, żeby sobie każdy mógł wyczyścić rączki. Ja tu chciałam postawić, o, pięknie coś, żeby mogli sobie przeglądać. I roślinka, żeby przede wszystkim było ładnie. I chyba będzie ok. Może powiesimy jeszcze jakiś plakat, żeby można było sobie patrzeć, o, testować sobie oczy i w ogóle. No i dobra. Zatrudnij asystenta. Co my tu mamy? Obsługa klienta. Wiesz co, bo jak my byśmy wzięli takiego taniego, który ma dużo miejsca, to byśmy sami go wyszkolili, wytrenowali. Maruda zawsze pamięta o kurtce. No to dobrze, przynajmniej się chłopak nie rozkoruje. Zobaczymy. Mamy jednego. No już 55% morale, nie? Bo tylko jeden pracownik. Dobra, pomieszczenia. Co my tu mamy? Pierwszy, gabinet. To tak na dzień dobry. Zróbmy tutaj... Zróbmy jeden. A zrobimy tak na środku. I czekaj, bo to będzie tak. Postawimy tu. Szafeczka idzie do rogu. W razie czego, jakby ktoś chciał się zważyć. Kosz na śmieci, gaśnica. Nie, w rogu będzie stał kwiatek, więc tu powiesimy się. Środek. Tak, drugi poziom jak najbardziej. Roślinka, roślinka, roślinka. To musi być ładnie i przyjemnie. W razie gdyby ktoś chciał. Ojoj. Aha. No dobra, to może taki trochę mniejszy. O. No i tu robimy jeden. Drugi, trzeci i czwarty. Piękny gabinet. I teraz do niego potrzebujemy lekarza o umiejętnościach diagnostycznych. Może być ten. Myśli, że życie to komedia romantyczna, ujmuje urokiem, będzie pracować za ochłapy. Zaproszony na imprezę zaczyna być może. No to być może. Dobra, jak to będziemy mieli, to na pewno przyda się apteka. Dobra, to niech czas sobie już leci, powoli. Tu jest wejście, tu będzie znowu strata miejsca. To zrobimy tak.
Nie, to niepotrzebne, ale tak, kosz się przyda. Gaśnica się przyda. Środek. Zawsze w rogach będą kwiaty stały. I może coś na ścianach. A my jeszcze zegar mieliśmy i taki, no właśnie. Tu też, panie, by ci się zegar przydał, co? Tylko już nie mam gdzie go powiesić. O, tak żebyś widział ładnie zbióreczka. Tu zegar powiesiłam. Safely and soon, tak? Tak pani powiedziała? Tutaj za bardzo nie ma co powiesić w tym. I do apteki jest potrzebny pielęgniarz. Albo pielęgniarka. Może do szybkości damy. Wywołuje ziewanie. Ucieleśnienie chaosu. No dobra. Przydałoby się tu zrobić jakieś ławki. Nie. Poczekaj raz. Dwa. Trzy. Piknie. Teraz wam tu zrobimy znowu jakiś automat z przekąskami. Z piciem. Kosz na śmieci. Przydałoby się jakiś kiosk walnąć tutaj. Na wstępie. Nie ma przejścia, jak nie ma zakupów. No to by było komiczne. Nie, zostawię ten kiosk na razie na później. Chociaż to dobra kasa pewnie jest. Tu niech sobie też oglądają. O kurczę, bo ty potrzebujesz. Okej, już. Potrzeba oddział. Nowa choroba łóżkowica. Dość niepokojące zniekształcenie twarzy spowodowane spaniem pod dziwnym kątem. Lekarze zalecają używać kątomierza, a to chyba było. Niech pacjent poczeka. Słowotok, to też już było. A pokaż tą swoją dziwną twarz. Nie wygląda, żebyś miał dziwną twarz. Ale dobra, musimy zbudować oddział. Pomieszczenia, oddział. Może oddział zrobimy taki duży. Tu walniemy tak. Czemu ty nie wyjdziesz stąd? Ciebie tu w rogu. Nie wiem, czy tu mi się zmieszczą dwa na przykład. Parawany. Zmieszczą się dwa parawany. Elegancko. I łóżka. Czekaj, bo to jest za daleko. Teraz te będą tak, o. No, chyba może być, co? Ale nie, bo to jakbym poprzestawiała, to się zmieszczą cztery. O, właśnie. Teraz to my mamy stolik nocny. Dla każdego. Żeby to ładnie wyglądało. Szafeczki. Gdzie ja wam szafeczki wcisnę? Dwie szafeczki wam tu wcisnę. Monitor naścienny, żeby ładnie się... O tak, za plecami pielęgniarki. Może dam wam jakieś okno, co? O tak. Waga. Czy ktoś by chciał się ważyć, ale to nawet nie będzie... O, w sumie może tutaj stać. O, kosz na śmieci, no to bardzo ważne, a tu nie ma gdzie go postawić. Uhuhu. Chyba, że tu gdzieś na końcu. To chyba nie będzie kosza na śmieci. Czekaj, bym to trochę przesunęła w lewo. Nie. No trudno, nie będzie kosza, ale gaśnica musi być. Po co komu kosz na śmieci? Na zewnątrz będzie. I tu będzie mi potrzebna... aha, tak. Co ja żem zrobiła? No serio? Ale bez sens. Nacisnęłam, czy chcesz zakończyć? W sensie tak, że w sensie...
No przynajmniej teraz mam wszystko już obcykane, gdzie co stoi. Ale to było nie fair. Albo nie przeczytałam dokładnie, co było napisane, albo w gramie zrobiła w jajo. Raz, dwa, trzy, cztery łóżka. Raz, dwa, trzy, cztery. No kurczę, chyba za duży odstęp jest pomiędzy tymi. To chyba za duży odstęp jest, ale to co? Wy będziecie mieli tu. Co ja wam tu dawałam? Szafeczki dwie. Stolik nocny był, monitoring. Waga tu stała. O, teraz to się waga nie zmieści. A nie, tu stała. Gaśnica tu stała. O, teraz gaśnica się tu nie zmieści. No pięknie. Będzie stała gdzieś tu. Gaśnica mi się nie zmieści. To jak ja to wcześniej postawiłam? Musiałam jakoś inaczej łóżka postawić. A to tu będzie. Środek dezynfekujący się gdzieś zmieści? Chyba nie. Dobra. Zatrudni, pielęgniarka. No i tutaj mamy umiejętności do leczenia w oddziale. Zatrudni. Dobra. Tu musimy jeszcze postawić jakieś ławeczki. Kosz na śmieci. I gaśnicę tu postawimy. Elegancko. Tak się zastanawiam, czy to jakieś automaty dać. Weź to skasuj. Bo w sumie dosyć daleko są, ale na razie nie będzie aż takiego tłoku ani tłumu. Dobra, pomieszczenie diagnostyka ogólna na pewno się przyda. Tak myślę, żeby ją tu zbudować, ale to jest małe pomieszczenie. Dobra, damy tu. Damy tak, szafeczka. Czy wiesz może, że może zobacz listę pacjentów wchodzącą w zakładkę postaci, bla bla bla, tak wiemy. O, diagnostyka ogólna, zobaczymy ile to waży. Kosz na śmieci tu postaw. Gaśnica. I roślinka jakaś. Żeby było ładnie. Piękny gabinet, co nie? Dobra, i tu jest potrzebny bodajże lekarz chyba, nie? Ja nie mam żadnego dozorcy. Dobra. Zatrudni lekarz. Oni specjalnie tacy niewyuczeni są. Żebyśmy sami musieli ich wyuczyć. No dobra, ty idziesz tutaj. Mamy aptekę, mamy oddział. W oddziale już wyleczona osóbka. Tak, ty się kładź. Tutaj się zastanawiam, czy ja wcisnę jeszcze jakieś pomieszczenie. Może zostać ulepszona, ale my nie mamy na razie komu ten... Nie ma kto jej ulepszyć. Psychiatra może się tu zmieści. Dobra, zmieści się, ale te rzeczy najwyżej pójdą wąt. Śmietnik ci zostawię. To też ci zostawię. Szafeczka się przyda. A tak, żebyś czuł się komfortowo obok. Jak gdyby ktoś miał jakąś manię zarazków. I był głodny. No, stawiaj, stawiaj. Ludzki szkielet. Bardzo chętnie go tu postawię. Zegarek. A żeby każdy... Nie, żeby nie widział czasu. Tu nie ma zegarka jeszcze. Ha? I na oddziale też nie powiesiłam zegarka. Niech sobie wisi po jednej stronie jeden. I po drugiej stronie jeden. Potrzebny nam jest psychiatra, tak ja wiem. Nie mamy na razie psychiatry. Muchy w nosie, w aptece. No w aptece akurat możemy przyjmować, spoko. Tu jakoś tak smutno jest i pusto. Tu są ławki, fakt, ale...
Tu są maszyny i tam są maszyny. Tu możemy może postawić coś takiego. Może zegarek, żeby widzieli, która jest godzina? Nie, to tak bardziej koło recepcji powinien wisieć, o. A, postawię tu ławkę. I kwiatka? Dziub, nie zmieści się tu, o. Co my tu mamy? Nowa choroba. Ustawiczne kosmate myśli, to już było. Tylko, że my nie mamy psychiatry, no właśnie. Zatrudnij. No nie mam psychiatry, no to co zrobię? Musimy jeszcze jedną osobę zatrudnić. Czekaj, pomieszczenia. Kardiologia. Pomieszczenie socjalne. O, bo przecież nam się nasi lekarze, kurczę, będą męczyć i... Tak trochę im wydłużymy ten. Zrobimy im wejście gdzieś tutaj. Fotel. Oj. Tak niech sobie siedzą wszyscy. Elegancko. Takie jest zgromadzenie, szafeczki. Dwie szafeczki. Dobra, damy im własne automaty. To może na tej ścianie. Z piciem. Z przekąskami. I z tymi przekąskami. Okno na świat. Okno. To nie. Okno na świat. Kosz na śmieci przede wszystkim gdzieś tu. Nie, gdzieś tu. Tu, czy tu? Nie, tak gdzie koło kosza siedzieć. Tu, żeby sobie mogli łapki umyć. Roślinka. Na pewno tu jedna. Nic więcej tu się nie zmieści. Plakat mózgu. Kurczę, oni to się naprawdę napatrzą na te plakaty. Tu bym gaśnicę walnęła. O, i zegarek przede wszystkim, zegarek, żeby wiedzieli, o której wrócić do roboty. Okej. Ale i tak musimy jeszcze jedno pomieszczenie zbudować, żeby oni mogli... Gdzie zatrudnić jeszcze jednego lekarza. Co my tu postawimy? Postawimy tu kosz. Nie. Może tą jukę by się przydało w końcu postawić. Albo przydałoby się odblokować jakieś nowe rzeczy, bo przecież mamy tyle pieniędzy. Napoje energetyczne, luksusowe przekąski, kosz na śmieci. Automat do gry za 500, to kurczę. Fontanna, o. Tu. Gdzieś to postawił. Gdzie by to postawić? Czy się zmieści? Nie. Tu niech stoi w rogu. Dobra. Fontanna. Co my tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze 500 punktów. Stoi jak na czasopisma. Półka na książki. O kurczę. Nie. Ja chcę słonecznik. Słonecznik jaki piękny. A tu tak się... Trzeba naciskać 5000 razy, żeby go obrócić. O matko! Przecież to jest jakaś masakra. Tu niech stoi jeden. Ale piękny. Tu niech stoi jeden. Tu muszę obrócić go gdzieś tak. Też bym wam postawiła tutaj jakiegoś... Ale piękny. Dobra. Co się dzieje? Nie ma... Aha, bo ty poszłaś na przerwę pewnie, co? Musimy ci jakiegoś zamiennika zatrudnić. Obsługa klienta. Odblokowano szkolenie. Pięknie.
Licencja szkoleniowa. Doskonałe wieści. Ministerstwo Zdrowia Two Point przyznało nam licencję szkoleniową. Umożliwi nam to szkolenie personelu ze wszystkich szpitali. Stworzenie pomieszczenia szkoleniowego pozwoli nam na przeprowadzenie szkoleń. Członkowie personelu posiadający wolne miejsca szkoleniowe będą mogli przejść kurs i nabyć nową specjalizację. No dobra, zatrudni. Uwaga, klauni! Fluttering ma ostatnio poważne problemy. Klaunów są wszędzie. Prawdopodobnie uciekli z wędrownego cyrku. Ich żarty stanowią poważne zakłócenie porządku. Żeby się z nimi uporać, będziemy potrzebować nowego sprzętu. Fundacja Sfera opatentowała sposób na rekalibrację umysłów klaunów i umożliwienie im powrotu na łono społeczeństwa. Zaoferowali nam dostarczenie niezbędnego sprzętu, jeśli pokażemy, że umiemy urobić nasz własny personel. Brzmi nieco złowieszczo, ale nie ma co oceniać. Lekarz. O, jest psychiatra. Jest. Dobra. A właśnie, czy jest jakiś dozorca, który umie naprawiać? Ulepszać? O, jest. Zatrudni i możemy teraz ulepszyć to do apteki. I to możemy ulepszyć. Dawaj. Studentka pielęgniarstwa na młodsza pielęgniarka. No dobra, damy awans. Teraz garnki. My nie mamy garnków w ogóle. No dobra, ja to wezmę. Ja zbuduję to garnkowo. Takie musi być. Ja to zbuduję gdzieś... Kurde, bo ja chciałam tu jeszcze coś... Chyba tu mi nic nie wyjdzie. Tu walnę. Czekaj, bo to sobie będzie stało na przykład tak. Gaśnica i środek. Nie. O tak. Kosz na śmieci gdzieś na środku. Nic ciekawszego tu w sumie nie ma. Możemy dać picie. Obok kosza na śmieci. No przede wszystkim słonecznik, który trzeba milion razy obkręcić. I tu. I tu. Nie, to nie może być. Okej. Tu może być. Nawet tak trochę na lewo to walniemy. Tu. I zegarek. I elegancko. Teraz jakieś ławeczki. Podoba mi się. Wstawimy fontannę może. Łakoci i witaminy. Pięknie. Aha, jeszcze musimy tu zatrudnić kogo? Lekarz zatrudni... Może takiego... O. Dobra, możemy teraz wysyłać ludzi na szkolenie, tak? Personel. Oj, ty jesteś bardzo zmęczona. A, odpoczywasz chyba, okej. Okay. Ty pracujesz w garnkowie. Ty masz dostępne miejsce. No i dobra, i teraz jak my mamy to zrobić? Ocena zarobku, przepisywanie zadań, przegląd personelu. W gotowości do szkolenia. Nastrój, rejestr. Zadania, ocena, udaje się na przerwę, zwolni, podnieś. Może gra nam powie. Przeszkól pracowników. Personel z wolnym miejscem szkoleniowym może zostać wysłany na kurs w pomieszczeniu szkoleniowym. Awansu pracowników, by umożliwić im więcej szkoleń. Czy my mamy jakieś szkolenia? Są. Dobra. Teraz jak ja bym tu zbudowała na środku ośrodek? Nie. On może być mały. To może walniemy tu. Ale muzyka fajna. Okno na świat. Mównica, o kurczę. A, na tej zasadzie.
To zrobimy tak. Tu będzie mównica, a tu będą biurka. Czekaj, tu masz w tą stronę siedzieć. Czekaj, bo to za blisko. O. Haha. Teraz musimy gdzieś wcisnąć szafkę. Czekaj, gdzie są drzwi? Tu, dobra. Tu wciśniemy szafkę i kosz. Wrzucimy tu gaśnicę. Jakby ktoś chciał sobie łapki wyczyścić. No i chyba na słonecznik już nie ma miejsca. Niestety. Nie wiem, czy to aż tyle jest potrzebne. Czy ja będę... Chyba nie. Sprzedaj to. Weźmiemy tu pięknego kwiatka, postawimy. Że atmosfera była piękna. Elegancko! No dobra. Wysłany na kurs w pomieszczeniu. No i teraz tak. Co my tu mamy? Statystyki, informacje, szkolenia. Szkoleń brak. Rozpocznij szkolenie. O, ho, ho! Pokoje szkoleniowe. Dostępne kursy. Aha, dostępne kursy. Bo my nie mamy chyba nikogo, kto by mógł szkolić naszych. Szybkość uczenia się. Szybkość w ogóle chodzenia. O, weźmiemy może łapidłucha naszego dozorcę. Starzyści. Starzystkę też weźmiemy. Rozpocznij kurs. Nie wiem, 10 tysięcy. To mnie kosztowało ogólnie. Aby rozpocząć szkolenie, kliknij mównica, a następnie upuść odpowiedniego członka personelu w pomieszczeniu. Personel będzie domagać się szkolenia, gdy będzie gotowy. Wybierz specjalizację, która ma... No ja już to wszystko zrobiłam. Naciśnij mównicę. No ja już mam szkolenie. Tylko teraz gdzie jest... O, idą. Ty idziesz na szkolenie. Całkiem sporo członków personelu ma wolne miejsce szkoleniowe. Zwiększ ich potencjał, szkoląc ich w pomieszczeniu szkoleniowym. Ty idziesz na szkolenia. A przepraszam, a gdzie jest ten, który będzie cię szkolił? Znajdźmy dozorcę. Czy to jest... Nie. Aha, bo ty naprawiasz tu. Tak? To ty byłaś? Sieć i ucz... No, tam nikogo... Nie ma. O, idzie. Dobra. Idzie. Idzie szkolić na łapidłucha. To chyba ten ma szkolić. Chociaż nie, ten ma być szkolony. Aha, dobra, ty prowadzisz to szkolenie. 35 dni. No okej. Ładny szpital, no dobra. I garnkowiec srebrzysty, okej. O matko, od zawsze masz do zobaczenia ogromnej sumy pieniędzy, no dobra. Jaki kroczek, no super to. O, o, kolejka, aha, bo to jest ta kolejka tutaj, dobra. Trzech wyleczonych. Kolejny, do kolejki. Właź, szybciej. Reporterka jakaś przyszła do nas. O kurczę. Zarób pieniądze. Dobra, zbudujemy tu teraz jeszcze tak. Jaki belków nie mam. Zapomniałam o kibelkach. Drzwi. Będą tu. Kabina toaletowa. O kurde. Kabinę, dwa zlewy. Suszarka do rąk. Już, ja wiem, że ja nie mam kibelków. Mam nadzieję, że to mi w ogóle nie popsuje zaraz czegoś. Czy mi się tu zmieszczą kwiatki? Jak najbardziej. Kibelek, proszę bardzo.
Wymagane szkolenie personelu William jest już bardzo doświadczona w swojej pracy. Kiedy tylko przejdzie odpowiednie szkolenia, będzie gotowa do awansu na stanowisko młodsza lekarka. Zyskując nową specjalizację, zwiększy swoje umiejętności. Studentka medycyny na młodszą lekarkę. Nie teraz, bo teraz trwa szkolenie, nie mogę cię teraz przeszkolić. Reporter radiowy odwiedza diagnostykę ogólną. A my tu akurat naprawiamy. O kurde, i tutaj nie ma w ogóle kogo? Pielęgniarza. Ile mamy pielęgniarki? Dwie. W leczeniu w aptece, oddział. Dobra, weźmiemy oddział. Proszę mi tutaj pracować. A ten z oddziału. Ty z oddziału. Mogłabyś podnieść tu. Podnieś tu. Macie się tak dzielić ładnie. Ale nie wasz się tylko zajmuj klientami, chopie. W sumie pacjentami, nie klientami. O, udało się, 7-7, super. Mega. Jedno szkolenie, no i zaraz się skończy. Co tu się dzieje? O, już idzie to Zorca, dobra. Nauczono, łapi duch. Odblokowano klaunika. Elegancko. Teraz moglibyśmy dostępne kursy. Czekaj, dostępni ci, co są do szkolenia. A ci, co mogą szkolić tutaj chyba. Tak jest. A dostępni stażyści, studentka medycyny i studentka medycyny. Jeszcze młodszą lekarkę, ale jak wyślemy 3 osoby, a one nie mają dostępnych miejsc. A nie mają, dobra. Ciebie wyślemy. Teraz wy wszyscy, lekarze, będziecie możliwość dłuższej pracy bez konieczności pójścia na przerwę albo szczęście. Maniery okołóżkowe, o. Zwiększa zadowolenie pacjentów znajdujących się pod opieką. To ja bym to jak najbardziej chciała i ty zrobisz im szkolenie. Tylko teraz jakby wszyscy sobie pójdziecie, to ja nie będę miała tutaj nikogo, kto by miał pracować. O kurde, 9 osób czeka w kolejce? Ta, pomieszczenia, gabinet. Czekaj, bo tu jest wejście do łazienek tutaj. A tu wejście jest tutaj. Chyba nic z tego mi nie... tu jest za dużo wolnego miejsca, coś tu źle zrobiłam. Na środku tego nie walnę chyba. Czemu nie? Czekaj, czekaj. A jakbym to teraz złapała? Albo dobra, zaraz. Tu. A bo to jest za duże. To może być mały gabinecik. Ale krzywuśnie, ale fajnie. Podoba mi się. Jakieś okna walniemy. Szafeczka tak obok ciebie. Czekaj, bo tu jest akurat... Kosz na śmieci ci tu postawię. Wagę. Łapki. Słoneczniki, tak, jak zwykle. O, elegancko. Model postawimy. Czekaj, bo tu tak trochę za daleko. O. Nie. To tak musi być. Jakieś ładne plakaty. Zegarek. Tylko ja bym chciała jeszcze zmień. No bo... Nie. Obróć to. O tak. Czy chcesz sprzedać... Nie, a co bym musiała sprzedać? Aha, okno, okej. Nie, niech sobie tak będzie, o.
pięknie. I tu jest potrzebny lekarz. I jajcara. No to będziesz sobie te żarty robiła, stroiła. Srebrna ławeczka. Tu pod okienkiem niech sobie siedzą. Kosze na śmieci jak najbardziej, bo później się okaże, że syf i brud w ogóle to wszędzie. Automat z piciem. Automat z przekąskami. GP Office. Postawimy im gaśnicę, co? Picie, przekąski, słone przekąski to może nie. Kiosk chciałam gdzieś w ogóle walnąć. A walnę tu. No już. Fontanna. Nie, ja chcę moje kwiatki. To będzie słonecznikowy szpital. I w tą stronę. Tu bym mogła postawić jeszcze picie. Picie, przekąski. No i elegancko, co? Wyzwanie członka personelu. Przeszkól trzech personelu, awansuj trzech personelu. Dobra. Daj awans. I to jest tak. Stanowisko dozorczyni praktykantka na młodszą dozorczynię. Dobra. Niechaj będzie. I co? Sześć osób tu aż czeka. No to zacznij może przyjmować klientów, co? Co się stało? Aha. Klauni! A my nie mamy co? To jakaś klaunika jest potrzebna. I 40 tysięcy poproszę zbudować, bo my nie mamy... Nie mamy psychiatry. A jak tam szkolenia? No właśnie, bo wasza trójka tu siedzi i się uczy. Dobrze, dobrze. Wyzwanie, zarób... Okej, okay, udało się. No i elegancko. Nie przyjmuj tych klaunów do roboty, bo ja nie mam gdzie ich leczyć. Tu w ogóle... Za dużo osób mi tu przełazi. Wielu pacjentów czeka w kolejce przed gabinetem prowadzonym przez lekarzy, ale w gabinecie nikogo nie ma. A gdzie dokładnie? Ja tu nie widzę, żeby nikogo nie było. Tu nie ma psychiatry, a na psychiatrę nikt nie czeka. W sumie to dwóch. Ale on już wraca. Już teraz nasz psychiatra wróci, nie? To jest jeden z nich chyba, to psychiatra. O kurczę. Trzy osoby przeszkolić? No to akurat zaraz będą trzy osoby. Monobrew. To też już było wcześniej. No. A czemu ona wyszła w trakcie roboty, w trakcie szkolenia? Trzy osoby przeszkolone. Pięknie. I teraz możemy awansować studentkę medycyny na młodszą lekarkę. Daj awans. Erik Dynamit jest już bardzo doświadczony w swojej pracy. Kiedy tylko przyjdzie odpowiednie szkolenie, będzie gotowy do awansu na starszy pielęgniarz. No dobra, rozpocznij szkolenie. I ty umiesz i aptekę, i oddział. To damy jeszcze pielęgniarki. Młodsza dozorczyni, pielęgniarka, o. Pielęgniarka i pielęgniarz. I wam damy szkolenie na maniery chyba. Będziecie się lepiej zajmować pacjentami. Ale czy to jego przypadkiem nie zrobiłam? Albo dłużej bez pracy. Pracownicy, którzy mogą się tego nauczyć, trzech wymagane jednostki szkoleniowe. Do szczęścia. Dobra, damy wam szczęście. Szkoleniowiec zewnętrzny. O, nasza młodsza asystentka może ich przeszkolić i to za darmo. To pewnie, że tak. Zatrudni lekarza, psychiatrę? Nie mam. Gdzie jest nasz psychiatra? Personel. Ty idziesz tu, chłopie. O właśnie, oni sobie tutaj poradzą. Ty masz siedzieć w psychiatryku, bo nam tutaj... Zobacz. Ja tu nie mam chyba ławek za bardzo.
żeby mogli sobie usiąść. Tu nie, przed kibelkiem. Tu jest ławeczka. Tu jest ławeczka. I tu są ławeczki. To chyba ładnie są ławeczki. Aha, nie ma pielęgniarki. Zróbmy sobie taką. Gdzie ty znowu leziesz? No teraz on się zmęczył. No nic. Klauni... O, tutaj... Młodsza lekarka szuka pracy. Kurczę, tu tyle roboty. A ty szukasz pracy, a ja nie mam... I... Gdzie potrzebują moje roślinki wody? Duży ten oddział. Ale jeszcze się rzucam. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. Robi się mało chaos, ale... Gwiazdki lecą, także jakoś to się buduje. O, będziemy te klauny budować. Także widzimy się w następnym. Bye!